Hej wszystkim, dzisiaj nagrywamy na takim pustkowiu, że tak powiem. Zajechałem to łódkiem, bo cisza i spokój. Nie nagrywałem już tego, ale wymieniałem ostatnio o-ring półosi. O-ring, nie o-ring, Zimmering. Zimmering półosi, w każdym razie uszczelniacz, bo lał się olej już dosyć konkretnie. No i opowiem wam od początku, no. Jak to zrobiłem, żeby sobie troszeczkę, powiedzmy, czasu zaoszczędzić i nie narobić się z tym za dużo. O, kierownica się już zablokowała. Opowiem wam, jak to można zrobić. Nie nagrywałem tego. Po prostu mam zimno w garażu, teraz 0 stopni, miałem całe łapy zmarznięte. Masakra po prostu była. No, ale chciałem to zrobić. Bez wspomagania ciężko kręcić, ale no. Sprawa wygląda tak, że już nic nie cieknie. Nieważne. Co zrobiłem? Chciałem wyjąć sobie swożeń ze zwrotnicy, nie chciał puścić, więc nie mordowałem się z nim. Odpiąłem sobie po prostu wahacz od sanek na dwóch śrubach. Nie odkręcałem zwrotnicy od amortyzatora, nie rozkręcałem drążka kierowniczego. Odciągnąłem sobie całą kolumnę MacPhersona na tyle, że byłem w stanie już teoretycznie wyjąć półoś, co nie okazało się zbyt proste, bo żeby wyjąć półoś w tym aucie, czy w każdej skrzyni IB5, przypuszczam, że w innych też, niestety, no jest po prostu zabezpieczona w skrzyni takim pierścieniem zabezpieczającym. Trzeba jakby pokonać ten pierścień, żeby ona wyskoczyła, wykliknęła się. Nie było takie łatwe, trzeba było tam podważać śrubokrętami. Śrubokręty trochę słabe, bo się gięły. Musiałem coś innego tam wsadzić, sztywniejszego i wybić tą półoś. Męczyłem się z tym godzinę. Męczyłem się z rozkręceniem tego wszystkiego drugą godzinę. Potem wylał się olej. Kupiłem w hurtowni olej 75 W90. Oczywiście miał być pełny syntetyk. Powiedziałem im po prostu, żeby mi dali 75 W90. Jakiś w miarę tani, no bo wiadomo, ja tak jak mówię, raczej rozsądnie do tego podchodzę. To ma jeździć, a nie ładować tam nie wiadomo ile pieniędzy, bo oryginalny olej 65 zł za litr. Dziękuję, ale nie. Jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej. Kupiłem semisyntetyka. Przez przypadek dali mi semisyntetyka. Kapłem się, jak już wlewałem do skrzyni. Wlałem, myślę, zobaczymy. Powinien być pełny syntetyk, zalejemy tego na próbę i zobaczymy, co się będzie działo. No i tyle, no, zobaczymy. No. Jak nie sprawdzę, to się nie dowiem. No ale okazało się, że rano na dużym mrozie drążek tak ciężko chodził. Chodził płynnie, ale z takim oporem ten olej wytwarzał opór. No i stwierdziłem, że nie będę tak jeździł, bo się boję, żeby synchronizatory nie padły i takie tam na zimnym. Więc generalnie kupiłem wczoraj nowy olej tej samej firmy. Jakiś tani specol czy coś takiego. Nie wiem, czy dobry, raczej po prostu tani, więc nie będzie jakiś super zajebisty, ale ja mówię, on nie może wytrzymać 10 lat, tylko 2. Więc myślę, że jak najbardziej da radę. 75 W90. Pełny syntetyk, 23 zł za litr dokładnie. Kupiłem 2 litry, dlatego że po wyjęciu półosi ostatnio wylało się też tylko 2 litry. A teraz już nie wyjmowałem półosi, żeby go wymienić, tylko odsysałem przez rurkę. I pomyślałem, więcej niż 2 litry nie odeschnie. I faktycznie, męczyłem się bardzo długo tą rurką, bo nie ma korka spustowego w skrzyni IB5. I tą rurkę wsadzałem tam i siam, i tak ją kierowałem, i ją kształtowałem. I tak zaginałem, tak siak, wkładałem różnie. I bardzo długo się z tym namordowałem, odsysałem strzykawką taką 100 ml i wężykiem, ale odessałem dokładnie 2 litry. No może litr 900 ml czy tam, no raczej koło 2 litrów powiedzmy. Odessałem, no i tyle też miałem, więc zalałem tą skrzynię tym pełnym syntetykiem. Też przez rurkę strzykawką. No i teraz jest lepiej, dużo lepiej. No, na zimnym, nawet na takim bardzo dużym mrozie, jak teraz jest, czyli minus 10, czy tam nawet więcej, no to wiadomo, ta gałka w stosunku do tego, jak jest bardzo nagrzany, jest bardzo ciepły silnik i skrzynia, no to tak, no to ona wtedy troszkę jeszcze lżej chodzi, ale tak jak po postoju całonocnym, postoju na mrozie minus
15, ona troszeczkę większy opór wytwarza niż jak jest nagrzany na pełno, powiedzmy. Więc jest jak najbardziej w porządku teraz. Mam z tą skrzynią problem, znaczy problem, nie ma problemu, ja nie mam problemu ze skrzynią. Skrzynia ma problem ze sobą, bo dwójka czasami lubi przyhaczyć, zwłaszcza jak jest zimna skrzynia. Teraz w zimie to tak jakby wyszło, jak przyszły mrozy, że tak powiem, więc przypuszczam, że puszczą mrozy od poniedziałku i problem zniknie. Tak przy wrzucaniu dwójki czasami lubi tak przyhaczyć, ale nie jest to dużo, jakby nie mam zamiaru nic z tym robić. Jakby powiedzmy sobie, jestem w pełni świadom, że jest to albo już zużyty wybierak, albo zużyty synchronizator drugiego biegu, więc nie mam zamiaru nic absolutnie z tym robić, póki będzie jakby w miarę w porządku. Po prostu trzeba jeździć, nie? Auto jest do jazdy, a nie żeby wszystko w nim wymienić, a potem na złą oddać, bo blacha zgnije i nie wiadomo co, albo wiadomo, no to trzeba jeździć, trzeba tak rozsądnie podejść do sprawy, jeżeli działa, to działa. Jeżeli wymiana czegoś jest bardzo droga, a auto jest już tanie, no to nie szalejmy. Jak się coś stanie, to wymienimy najwyżej skrzynię, na używkę przełożymy i tyle. A tak jak na razie chodzi wszystko, jak, że tak powiem, bardzo dobrze. No, może nie jak w zegarku ta skrzynia, no bo zimą faktycznie troszkę ta dwójeczka lubi przyhaczyć, ale jak najbardziej jest w porządku. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No generalnie trzeba się trochę namordować, żeby dostać olej z tej skrzyni i jeżeli go odsysacie, to nagrzejcie dobrze auto, pojeździć chociaż z pół godziny, myślę, bo nie wiem, czy w ciągu 10-15 minut olej z skrzyni się nagrzeje. Ja bym trochę poprzyciskał auto z pół godzinki i myślę, że to powinno wystarczyć, żeby był ciepły i potem go szczykawką można odsysać, rurkę jakąś dosyć grubą, szczykawkę 100 ml i da się odestać te 2 litry, powiedzmy. Myślę, że jeżeli tam, bo ja też wcześniej 2 litry spuściłem przez pół oś około, dolałem 2 litry, zalałem tego felernego semi-syntetyka niestety. No i teraz po tygodniu jazdy na nim, że tak powiem, może z dwojgazowego przepukałem skrzynię tym semi-syntetykiem, może nawet lepiej. No i teraz spuściłem też 2 litry, czyli tam 600 ml załóżmy, że zostało w tej skrzyni, no ale myślę, że jeżeli wymieniłem 2 litry, zostało tam 600 ml mieszaniny znowu starego syntetyka z półsyntetykiem, teraz dodałem pełnego syntetyka 2 litry, to tak powiedzmy sobie 80% oleju została wymieniona, więc myślę, że to jest naprawdę spoko, nie ma co tam szaleć, trzeba by skrzynię wyjąć i przez pół oś wylewać. Przez otwór na pół oś wylewać olej. Myślę, że naprawdę nie ma sensu. Myślę, że się olej sam wyleje, jak kiedyś puści z drugiej strony uszczelniacz, to tak żartobliwie oczywiście, lepiej żeby się nic nie działo, ale tak jak mówię, no, zrobione jest i ktoś będzie kiedyś wymieniał olej, znaczy jeżeli, powiem tak, olej był w miarę czysty ten oryginalny. Wiadomo, no troszkę już był taki brązowawy, ale nie było, nic się tam nie działo. Jeżeli ktoś myśli, czy wymienić olej, bo ma 15 lat, czy 10 i chciałby go już wymienić w skrzyni, ja wrócę, nie przewiduję. Dużo słyszałem opinii, żeby wymienić. Chyba się nie zgodzę do końca. Dlatego, że na starym oleju skrzynia chodziła idealnie też. No. Też ta dwójka lekko przekaczała, no ale to już jest wina tam wybieraka, czy synchronizatora, już to olewka na to. Ale jeżeli chodzi o samo działanie skrzyni, jakby, jeżeli na tym oryginalnym oleju nic się nie dzieje, wszystko chodzi, nie ruszałbym tego w ogóle, nie ma sensu. Jeżeli wiadomo, jakiś tam wyciek macie, czy coś trzeba wyjąć po ten, no to wlałbym potem jakiegoś miary taniego, no bo to jest stare auto, nie szalejmy, nie kupujmy 3 litrów oleju po 65 zł, no 200 zł na olej do skrzyni, która jest warta 200 zł, kurde, no nie wiem, no moim zdaniem trochę to się mija z celem, no ale jak ktoś ma pieniądze i chce wydać, no to jak najbardziej może, no myślę, że ten oryginalny może jest ciut lepszy. Pytanie, czy to ciut lepszy ma jakieś w ogóle znaczenie dla starej skrzyni, której już łożyska i wszystko już nie jest nowe i no i tak czy siak, no, już nie zrobimy z starego auta nowego. No ale dobra, no w każdym razie tyle powymieniałem. No i tyle wam chciałem w zasadzie powiedzieć. No, do skrzyni IB5, gdyby ktoś kiedyś szukał takiej informacji, do skrzyni IB5 wlewamy olej pełny syntetyk 75W90. I tyle. Jeżeli wylejecie, to takim uzupełnić. Nie wylejecie nigdy ze skrzyni całego oleju, możecie zapomnieć, nie wypompujecie, nie wylejecie przez pół oś. No chyba, że wyjmiecie skrzynię. Przypuszczam, że i wtedy coś zawsze zostanie. Także
jeżeli chcecie wymieniać olej w skrzyni, kupiłbym 2 litry i odessałbym 2 litry. Nie ma sensu już płacić za ten trzeci litr, bo nie wymienicie. Szkoda pieniędzy po prostu. 2 litry wymienić i tyle, jeżeli już faktycznie coś takiego, zaszła taka potrzeba. No i tyle, olej będę niedługo też wymieniał. Coś mi tutaj, nie wiem, chyba myślałem, że mi ubywa płynu hamulcowego, ale no, ubywa jakby w zbiorniczku, ale jak zdejmowałem, że tak powiem, rozbierałem zawieszenie, to patrzyłem na tarczę, nową TRW i klocki Quaro i, że tak powiem, już wykończyłem w ciągu paru miesięcy klocki Quaro i tarcza TRW też jest taka dosyć mocno przytarta z jednej strony. Więc przypuszczam, że klocki niedługo będę znowu zmieniał. Także w zasadzie tyle chciałem wam powiedzieć w dniu dzisiejszym. Ładną mamy pogodę, zaraz jedziemy z narzeczoną w góry do rodziny. Także zbieramy się. Jakbyście coś potrzebowali, to piszcie, jak najbardziej wam zawsze pomogę. Mechanikiem co prawda nie jestem, ale myślę, że jak zrobię coś samemu i nauczę się na własnych błędach. Ludzie się boją popełniać błędy, ja niekoniecznie. Zawsze czegoś można się nauczyć. Myślę, że jak się czegoś człowiek nauczy na własnych błędach, to jest w stanie komuś też innemu pomóc. Coś doradzić, tak, że tak powiem, z praktyki, a nie z kartki papieru. Także do zobaczyska i piszcie tam komentarze, jakieś się pojawiają, także bardzo mnie to cieszy, że ktoś się tym interesuje. Do zobaczenia, hej!